Jestem nieprzygotowany, ale może to nadrobię w parę chwil. Jadę na dwa sprzęty, to znaczy mam kamerę w komputerze i mam w iPhone'ie. Zobaczymy, czy mi to cokolwiek pomoże. Tam się po prostu chyba jakoś inaczej przewijają wpisy. Czy mnie słychać? Zadam pytanie, człowiecze. Zaraz będę odpowiadał na pytania, to muszę mieć pewność najpierw, że w ogóle mnie słychać i że to jakoś widać. Dlaczego, Renata Talaga, wstydzisz się, że jesteś wrocławianką, czy z Krakowa? Nie zajarzyłem. Jest późno, mam trochę sterany łeb. Czasem żarówka jakaś, widzę, się włącza. Oświetlenie w ogóle transmisji to jest moja mocna strona. Salutare wszyscy jeszcze raz. Zastanawiam się, gdzie ja tu widzę, ile was jest. Czy gdzieś widzę, czy nie? A, widzę, 139 owieczek. I baran tu. No i co? Ciężki dzień. Easy, easy, easy. Dobrze jest się zbuntować raz na jakiś czas. Dobrze jest się wkurwić raz na jakiś czas. Odnaleźć właściwy azymut, jakiś grunt pod nogami, że aha, to są te rzeczy, które mnie wkurwiają. Pytanie, co z tego wyniknie, ono ma w perspektywie raczej smutną odpowiedź, bo przecież nie jest to pierwszy dzień jakiejś zawieruchy ogólnopolskiej zarządów. No i tu musiałbym użyć jakiegoś słowa, ale to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to są skurwysyny, bo to jest proste. Trzeba znaleźć jakieś słowo nowe, jak, nie wiem, Chińczycy wynaleźli Hunbejbinów, niektóre państwa arabskie, talibów, mujahedinów, jakieś coś, że państwo dajesz. Trzeba by stworzyć jakieś nowe słowo niszczycielskie, określające niszczycieli. Ale na razie przypomnijcie sobie, że były dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi w Marszu Kodu 6 lat temu i śladu nie ma. Pomijam wpadkę tej organizacji. Ona się odbudowuje, ona ma struktury, ona działa. To nie jest źle, ale nie jest już. Kiedyś byłem, płynąłem statkiem Batory dawno temu z Ameryki. 40 lat temu, kurwa, jak to za długo żyję chyba. I miałem dzięki uprzejmości mechaników możliwość zobaczenia, jak wygląda maszynownia. Ale maszyna miele po prostu. Tyle, że statek płynie, a u nas maszyna churgocze. A potem to wszystko się rozpełza i wyników nie ma i czekamy do następnego zrywu. Ja już to napisałem kiedyś, ale nie chodzi o to, że ja to napisałem, bo może nie byłem w celu. Nie sądzę, że był pierwszy, ale myślę sobie, że najważniejszą cechą i z punktu widzenia PiSu zaletą
z punktu widzenia nas największym koszmarem w wykonaniu Kaczyńskiego jest to, że on przejrzał nasze społeczeństwo. On wyda zalecenie teraz nie kłócić się, nie patyczkować, sami się wygaszą za 2-3 dni. I tak było właściwie z każdym protestem. Z czarnym protestem, który Marta Lempart wywołała właśnie 5 lat temu już chyba, 4-5 lat temu, który był chyba najpiękniejszym ze wszystkich protestów, prawdopodobnie był najpiękniejszym ze wszystkich protestów, jakie ja w życiu widziałem, ponieważ był pogodny i bez awantur, i bez ryzyka zamieszek zbrojnych. Poprzednie, które pamiętałem z lat 68, 70, 76, 80, to był taki zawsze rozedrgany karnawał pełen napięcia. Wejdą, nie wejdą, zaczną strzelać, może nie, zaczynali czasami. Czarny protest był przepiękny. Również protesty antyaborcyjne przy poprzednim wybryku Godek chyba, ja już mi się mylą te przyczyny. I wtedy pamiętam, siedziałem w domu, że większość czasu spędzam w domu od długiego okresu już. I w ten sposób myślę, że efektywniej działam, niż gdybym miał iść na marsz. Od razu wam wrzucę jedną rzecz. Ja uwielbiam pana Michała Szczerbę. Szanuję go bardzo. To jest znakomity wojownik o prawa człowieka, o prawa kobiet. Jest. Cześć, Aneczko. Jest po prostu obecny. Wspiera dziewczyny, wspiera ludzi z KOD-u, wspiera wszelkie manifestacje uliczne. Nie bije się na pięści, wykorzystuje swój immunitet i staje w obronie ludzi, odwiedza komisariaty, wyciąga ich razem z Bogdanem Klichem. Ale dziś oglądam telewizję i idą tysiące ludzi i kamerzysta i reporter stacji, którą oglądam, z tego tysiąca ludzi wybiera pana Michała Szczerbę. I to jest zawsze coś, co mnie niepokoi, że kiedy był marsz w obronie Puszczy Białowieskiej, na którym byliśmy z Tytusem i z Elvisem, naszym psem, i ruszyliśmy spod Pałacu Kultury i natychmiast pojawiła się jedna stacja, druga stacja, trzecia przy mnie, kiedy ja tam po prostu byłem nikim. A osoby, Kasia Jagiełło i inni z Greenpeace'u, którzy to wszystko firmowali, walczyli o prawa roślin, o prawa drzew, Wajrak, wszyscy inni byli pominięci, bo kurwa zobaczyli człowieka w kapeluszu, go znają. Ciekawe, co on sądzi na ten temat. To jest to, co mnie zawsze irytuje. Kiedyś, bo jak wiecie, mnie już w telewizji prawdopodobnie nie zobaczycie, przynajmniej nie zanosi się na to, dlatego że zacząłem już hurtowo odmawiać. Właśnie zadzwoniono do mnie podczas ostatnich protestów kobiecych, antyaborcyjnych, no to było, nie wiem, rok, dwa lata temu. Czy ja nie przyszedł do studia, albo połączą się właściwie ze mną przez internet, żebym skomentował to na żywo. A tam waliły tłumy w małych miastach, miasteczkach, we wsiach, młodych dziewcząt, czasami ich chłopców, czy kolegów, także gospodyń wszelkiego rodzaju. I ja zadałem pytanie, dlaczego do nich nie idziecie zapytać? Dlaczego ich nie zaprosicie do studia telewizyjnego? Przecież to jest ich protest. Co ode mnie chcecie usłyszeć? Co ja mam do powiedzenia 70-letni kurwa dziadega, który trzepie jęzorem już od 50 lat? To jest takie ważne, co ja mam do powiedzenia? Ich pytajcie, bo oni chcą zmienić świat. Usłyszycie od nich, o co im chodzi. Dlaczego oni wyszli na ulicę? Bo ja to wam mogę powiedzieć, dlaczego nie wyszedłem. Dlaczego jestem w domu. Jak widzicie, skacze mi laptop dla wygody i w ogóle dla jakiegoś innego kadru. Postanowiłem go trzymać na kolanach, więc obraz będzie nieco tańczył. I dzisiaj to samo, dlatego ja wolę siedzieć w domu i robić rzeczy, które wydają mi się bardziej produktywne.
Morale są rozdzielone właśnie jak na statku, gdzieś jest jakiś sternik, jest gdzieś jakiś nawigator, jest jakiś, nie wiem, kuk, czyli kucharz, który coś gotuje, są marynarze, czy są pokład, ktoś tam, nie wiem, ma wachtę. Janusz Stolarz powiedział, kapitan, jak są rozdzielone funkcje na okręcie jakimś, czy na statku handlowym, czy pasażerskim. Każdy ma swoje zadanie. Nie wszyscy muszą brać udział w boju, zwłaszcza kiedy, jak mówię, obecność może nie być efektywna. Ja wiem, że to iluś ludziom by dodało otuchy, o w telewizji by mnie, jeżeli by mnie pokazali, to by pokazali i jacyś ludzie by powiedzieli, o kurwa, Hołdys był, wiesz. To może coś znaczyć, to może oczywiście uruchomić i hejt, i szacunek, ale ja w tym czasie siedzę i opisuję aukcje i wrzucam moim zdaniem ważne treści do internetu, czy kolportuję treści napisane przez innych. Odbywam konferencje z radiem w Chicago albo z kimś innym. Piszę felieton, który się pojawi. Mój felieton, który się pojawi w poniedziałek, ma jedną kancerę, ma jedną skazę. To jest taka tajemnica. Ja go pisałem przedwczoraj i opisałem, czego mi brakuje i opisałem, że brakuje mi rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły. Czyli mój felieton będzie spóźniony o 48 godzin. Będzie wyglądał tak, jak ja bym go napisał po wydarzeniach i nikt nie zauważył. Gdzie apeluję do polityków, żeby wreszcie poszli na jakimś proteście, żeby przyjrzeli się losowi kobiet przez tyle lat, kobiety, czy wtorek, parasolki, czy antyaborcyjne marsze, czy właśnie dziewczyny, które organizowały, bo one są siłą sprawczą, bardzo często parady równości, takiej czy innej. Dlaczego ich nie popieracie? Przecież to są takie tłumy, miliony Polaków niezadowolonych z tego, co się w Polsce dzieje, osaczonych przez władzę, opluwanych przez władzę, poniewieranych ustawami z mównicy sejmowej, znieważanych. Dlaczego wy, reprezentujący opozycję, nie rozglądacie się w elektoracie, że przecież są jakieś ogromne rzesze ludzi do, ja nie chcę użyć tego słowa, do zagospodarowania, ale przecież oni szukają kogoś, kto ich będzie reprezentował. A wy tłuczecie się z PiS-em i nie widzicie strajku kobiet. Jak widzicie, to zastanawiacie się, jak ich użyć i widzicie i mówicie, kurwa, to są oszołomki, one są nieprzewidywalne, z nimi się nic nie da zrobić. Ale tu my mówimy o milionach dziewczyn. Dzisiaj te dziesiątki tysięcy ludzi tu, tam, w miastach wszystkich protestujące, to nie chodzi o to, żeby iść wśród nich i wyrazić, bo to zrobili politycy wreszcie dzisiaj, właśnie się obawiałem, że tego nie zrobią. I dlatego wypyszczyłem pretensje, że tego nie robią, ale dzisiaj zrobili to, więc w porządku. Tylko tyle, że oni powinni jutro stanąć na jakiejś ambonie swojej politycznej, nie wiem gdzie, i powiedzieć, słuchajcie, popieramy kobiety, to jest nasz projekt uchwały i zacząć o to walczyć. Nie mówić, kurwa, się nie da, bo nie mamy większości. Walczyć o tą większość, walczyć o zmianę nastrojów w Polsce. Tak, być może wkurwić PiS, niech dostanie białej gorączki, niech Terlecki mówi, zdrajcy, kołota, kretynki, durnie, pojebane laski. Niech to mówi, świetnie. Niech pokaże swoją prawdziwą twarz, bo ona na razie jest taka zwinięta i tam się wydaje, że jakiś demon mieszka, nie bardzo wiadomo jaki. To jest trochę jakby politycy sejmowi i z opozycji sejmowej, czyli z partyjnych ruchów, zastanawiali się, jak wydymać innych w Sejmie. No, martwią się, że jeden poseł przeszedł stąd, tam. To są dla nich jakieś ważne wiadomości. A nie przejmują się tymi dziesiątkami, setkami, tysięcy, może milionami ludzi, którzy mają dotąd już, kurwa, tego PiS-u. I do nich nie mówią. Nawet jak byliśmy na Placu Zamkowym, to nie padły żadne konkretne, padł skowyt bólu, niezadowolenia i zawołanie o to, żeby zmienić Polskę. Żeby pogonić PiS. Wszyscyśmy to samo wyrazili. Wyraził to i Donald Tusk, i pani Wanda Traczyk-Stawska w bardzo heroiczny sposób, borykając się z tym skurwysynem faszystą.
Wyraziłem to ja. Fantastyczna była przemowa Maji Ostaszewskiej. Wszyscy właściwie mówili o tym samym, każdy z innej pozycji, ale dlaczego myśmy tam byli? Bo do nas nikt nie powiedział, chodźcie z nami. Zaproszono nas na scenę i myśmy poszli z obowiązku moralnego jakiegoś, no nie partyjnego, nie politycznego, ale nikt nie powiedział, słuchajcie ludzie, chcemy was wysłuchać i robimy to, czego wy oczekujecie. Spotkajmy się. Ludzie kultury, będziemy was reprezentować, przecież oni was gnoją, niszczą wasze teatry, niszczą wasze muzea, przepraszam, wasze galerie, rujnują, kręcą jakieś filmy, gnioty polityczne, paszkwile, kłamią. Facet nagle idzie do kina zobaczyć swój film na premierze i widzi, kurwa, jakieś napisy mówiące, że jego film wymyślił minister, czy premier, czy wicepremier Gliński, Tuman. Ordynarne faule. Dlaczego się nikt nie powie, słuchajcie artyści, spotkajmy się, porozmawiajmy, co będziecie robić, jak wygramy wybory? Poprzyjcie nas, a my zrealizujemy ten plan przy pomocy metod politycznych, gospodarczych, żebyście mogli to zrobić. Czy politycy rozmawiali z młodymi ludźmi, z młodzieżą, która się buntuje przeciwko Czarnkowi, która jest steroryzowana za szczyta? Dlaczego przywódcy opozycji nie zaprosili pani Aleksandry Sytkowskiej, do której my jutro jedziemy swoją drogą do Dobczyc, którą publicznie sponiewierała i tam Nowak, i Czarnek, wyzywali, że to jest hańba, że to jest w ogóle jakieś obrzydlistwo, że ona się zgodziła, żeby dzieci zderzyły się z polską konstytucją. To nie jest czas, to są za młode dzieci, to bla, 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 kurwa, patologiczny typ szczuje na dyrektorkę, każe ją zawiesić, co do czego dochodzi, szczuje na nauczycieli, na dzieci. To miasteczko jest w ogóle wystraszone. My tam jedziemy za kilka godzin. Dodać otuchy mieszkańcom, być może pani dyrektor. Ale dlaczego politycy tam nie jadą albo nie zapraszają jej tutaj? Jakby pan Wrona, ten pilot Boeinga, co wylądował bez podwozia, to go wszyscy zapraszali, mówili, że to wielki bohater. A tutaj nagle jakaś szkoła wykonała obywatelski obowiązek, została za to skopana i siedzi człowiek prawdopodobnie na Wiejskiej, bo na Wiejskiej jest biuro Platformy, a gdzieś tam jest SLD, nie wiem, gdzie na rozbrat może kiedyś tam mieli, chociaż chyba sprzedali już z bidy dobra, które dostali wypracowane przez nasze pokolenia, dostali, sprzedali, żeby mieć za co sobie pensję wypłacać. Obrzydliwe to wszystko jest. Dlaczego nie ma rozmowy z narodem? To jest, kurwa, moje pytanie. Teraz patrzę, co byście tu wymodzili. Zaraz was tu skontroluję. Aniu, symetryści mnie w ogóle nie obchodzą. Ja się nie zajmuję ludźmi, którzy... Wiesz, kiedyś użyłem czegoś, jakiegoś takiego porównania, które Radio Tok FM, to było chyba w wywiadzie u nich, Radio Tok FM wycięło i zrobiło z tego takiego dżingla, który został tam, nie wiem, cytatem tygodnia, miesiąca czy kwartału. Ja powiedziałem, że Polska to jest takie coś, co jest przyczepione do bungee i dynda. I nie może się oderwać od tego bungee. I to jest tylko, że to bungee nasze polskie to jest poziome, ono jest przyczepione do płotu. Jak ktoś chce iść do przodu, to go coś ciągnie do tyłu. Co mnie obchodzą, kurwa, symetryści? Nie gniewaj się, Aniu, ale dla mnie to jest strata czasu, zajmowanie się prostowaniem tych ludzi. To jest trochę tak, jak ja bym się zastanawiał. To często mówiłem wszystkim zespołom rockowym, które do mnie czasami przychodziły po poradę. Ja wam to opowiem, bo to jest ciekawy moim zdaniem temat i trochę może wam ulży. Otóż kapele rockowe, jak powstają, to mają kilka turbulencji w pierwszych dniach, kiedy się zespół rodzi. Pierwsze, no to ktoś rzuca hasło, chodźcie, założymy zespół. No trochę tak, jakby powiedział, założymy partię. Nie? No i potem następny temat i on mówi, i będziemy się nazywać, powiedzmy, cisi mnisi. I wtedy drugi mówi, a kurwa, dlaczego? A może cztery szmery? A trzeci mówi, o, wojna się zaczyna, ja bym to nazwał, kurwa, no, łaski, laski z Bożej łaski. No.
I zespół się zaczyna kłócić o nazwę. Statystyki mówią, że około 80-90% kapel się rozpada w kłótni o nazwę, zanim zagrali jedną piosenkę. To jest taka jest natura człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że pod prostym bardzo wynalazkiem nazwy zespołu rockowego kryje się przewaga kogoś, kto ją narzuci. Ludzie nie lubią, żeby... A dlaczego to ma być twoja nazwa? To jest bardzo częste pytanie. Ktoś rzuca nazwę i zaczyna opowiadać, jakie są skutki pozytywne tej nazwy zespołu, a drugi mówi, ale ty się uparłeś, bo ona jest twoja. Chodzi o ego. To jest pierwsza rzecz, która się dzieje, która determinuje postępowanie kapel i ich najczęstsze rozpadanie się. Potem drugie pytanie pana, no co będziemy grali? Ja mam parę numerów, jakiś jeden mówi, ale kurwa ja też mam, mówi drugi, dlaczego mają być twoje? Kolejna batalia, ego. W kapelach rockowych ego jest strasznie silne. W polityce też. Zobaczcie, co się dzieje. Przyjrzyjcie się uważnie. Nawet w Platformie macie Trzaskowskiego, macie Tuska, macie ludzi, macie profesora Grodzkiego, macie Nitrasa Sławka i wielu innych ludzi, którzy niby pozornie są w drugim szeregu, ale oni wszyscy mają ego. Spróbujcie zobaczyć to z bliska. Oni są wszyscy podzieleni. Nie są skłóceni. Ale są bardzo czujni, kto z kim, co, gdzie, jak, żeby nie utracić swojej siły, wpływów i tak dalej. Ale najgorsza rzecz to jest to, że kapele siadają i mówią, ja to bym zrobił tak, jak zrobili tamci, pokazuję na zespół inny. Otóż ja w 1975 chyba czy 6 roku w Chicago kupiłem książkę How to Succeed in Showbiz. Jak odnieść sukces w show biznesie? W owym czasie była napisana przez ludzi, którzy stworzyli bardzo dużo, no nie wiem, Eagles zespół nagrali z Hotelem California, albo nagrali, mieli wpływ na nagrania Queen w Anglii, byli producentami Joan Jett, byli producentami, Boże drogi, wyleciało mi z głowy, The Hall and the Oates, bardzo dobrych zespołów amerykańskich w owym czasie. I oni uprzedzali, jak mogą wyglądać losy kapeli, jeśli ona jest nierozumna, nieroztropna. Jednym z pierwszych błędów jest, zobacz, tamci, kurwa, po drugiej stronie ulicy mają fajne koszulki, my musimy zrobić też koszulki. I wtedy pada porada tych zawodowców. Jak będziesz się zajmował tym, co robi konkurencyjna pozornie kapela po drugiej stronie ulicy, to rozwiąż swoją. Bo tobie nie chodzi o sukces. Tobie chodzi o pokonanie kapeli po drugiej stronie ulicy. Sukces odniesiesz, jeśli zaczniesz się przyglądać, a to był czas, kiedy cały czas na billboardzie, na liście billboardu krążył, nie wiem, Pink Floyd na przykład, jeszcze z Dark Side of the Moon, która już miała chyba z 6 lat ta płyta, czy z 8. A cały czas była bezustannie jedną z najlepiej sprzedających się płyt. Ty się przyglądaj Pink Floydowi. Nie kolegom z podwórka, jakimś łapciuchom, którzy się będą podgryzać, napiszą na ścianie, że jesteście chuje, gracz nie umiecie. Tym się nie zajmujcie. Zajmujcie się tym, co robią najlepsi, co robi Led Zeppelin. Kapujesz? Tam były inne zespoły w tym czasie, więc padło też, co robi Bee Gees. Temu się przyglądaj, najlepszym na świecie. Następnie komponuj muzykę, która tych najlepszych na świecie przetrąci. Skomponuj piosenkę, nie taką, kurwa, że będzie lepsza od tego frajera z drugiej strony ulicy. To nie ma znaczenia. No to co, zagrasz piosenkę, Bożena z Basią odejdą spod garażu, w którym tamci grają, przyjdą do was dwie. Ja wiem, że to sukces, to jest strasznie miłe. Ale na tym koniec. Ty musisz rzucić świat na kolana. A to jest zupełnie inne zagadnienie, więc nie interesuj się innymi. I do tego dochodzę. Nie interesuj się symetrystami. To jest strata czasu. Nie interesuj się PiS-em. Możesz go kontrolować. Powinieneś, jeżeli jesteś opozycyjnym politykiem, powinieneś wiedzieć, co PiS robi, żeby w razie czego mieć narzędzia do walki, informacje. Ale tak naprawdę wyłączyło mi się zasilanie, przepraszam. Bo się za chwilę skończy prąd w moim komputerku. Ja nie byłem przygotowany na dzisiejsze ględzenie, ale wykonałem ogrom roboty, więc mnie ruszyło trochę. Otóż
Tak, mogą jakieś specjalne służby zbierać informacje, ale ty pomyśl, co powiedzieć narodowi, żeby cię pokochał. Nie, żeby cię PiS znienawidził, to przy okazji. Ale co zrobić, żeby naród poderwać, żeby naród powiedział, o kurwa, jaki to jest fajny dostęp. To jest zadanie przed nami. Trochę ględzę zdaje się jak klecha zambony w jakimś kościele, ale tak po prostu to wygląda. Kiedy oni są 6 lat u władzy, wcześniej 8 lat był u władzy Tusk, czyli to jest 14 lat mniej więcej temu, kiedy Tusk wygrał wtedy po 2 latach nieszczęsnych rządów PiS-u, które wyglądały tak jak dzisiejsze, tylko że się skończyły no, trochę za sprawą afery gruntowej Lepera, Giertycha i Giertycha, który ten rząd wywrócił. Dlatego ostrożnie proszę pamiętać o tym, że owszem, on może mieć poglądy, bo on ma nadal poglądy w niektórych sprawach bardzo marne. I o ile w marszu KOD-u by poszedł i szedł, o tyle w marszu antyaborcyjnym by chyba nie poszedł, jak go zna. Otóż wtedy strategia polityczna przedwyborcza zakładała, że Platforma pójdzie na wojnę z PiS-em, że wykaże, jaki PiS jest ohydny. I ja wtedy rozmawiałem ze strategami Platformy. Byłem świeżo po obserwacji kampanii wyborczej Baracka Obamy, która była przepiękna, pogodna, społeczna. Ludzie malowali obrazy, robili memy. To wtedy po raz pierwszy zresztą się pojawiły w polityce SMS-y, pojawił się internet. No właśnie, ludzie robili grafiki, nie wiem, nagrali własną piosenkę i śpiewali ją i tak dalej, i tak dalej. To było wszystko spontaniczne. Anektowane przez komitet wyborczy, ale wymyślone było spontanicznie przez zwykłych obywateli. I pada w końcu, pojawił się wtedy w tamtej kampanii taki pozytywny aspekt, że oto po raz pierwszy będą mogli głosować i ludzie innych kultur, czarnoskórzy, Azjaci i tak dalej, mając człowieka, który reprezentuje wszystkich, a nie na przykład biały establishment. I mało tego, po dynastiach Bushów i Clintonów i tam nie wiem, bo to zawsze było ilość tam lat, Kennedy'ich, oni byli sobie skazani na to, że to są jakieś rodziny. Nagle pojawia się człowiek znikąd, który był zwykłym działaczem społecznym w Chicago, na obrzeżach, domy kultury stawiał, jakieś ośrodki wychowawcze dla zgwałconych dziewcząt i tak dalej. To był taki, powiedzmy, w innej skali Jurek Owsiak, no, z Illinois. Oczywiście był też senatorem. Po Harvardzie. Chodził od domu do domu, pukał i rozmawiał z ludźmi. I ludzie zaczęli mówić, kurwa, on jest fajny, on jest inny niż reszta. Otóż, a co z tego, że może TVP Info ogląda? Powiedz mi, Paweł Pietrzyk. Tak się boisz tego? Nie wiem, dlaczego to piszesz. Ale myślę, że jeszcze coś sprawdzę, bo skoro mi tutaj wskoczyłeś, to znaczy, że prawdopodobnie masz coś, no, coś się niedobrego z tobą dzieje. Jeżeli piszesz o Szołomy, spróbujemy cię wyciszyć, wiesz? Tak, po prostu dla świętego spokoju. Otóż wtedy powiedziałem o tej kampanii, opowiedziałem panu Nowakowi i szefom całej strategii. I oni się zdziwili, bo oni wtedy nie interesowali się tym, jak może wyglądać kampania amerykańska. I się bardzo tym zainteresowali, że to była kampania, która miała oprzeć się nie na agresji, na ataku na PiS, tylko na powiedzeniu do młodych ludzi, słuchajcie, moim językiem powiem, chuj z PiS-em. Robimy coś razem. Zaczęli się ubierać modnie.
uwiedli po prostu nowe pokolenie, które po raz pierwszy szło do wyborów, a to było pierwsze pokolenie, które urodziło się po Magdalence, więc właściwie nie znało problemów z Wałęsą, z Kaczyńskimi. I poszło. Wygrali w druzgocący sposób, przez 8 lat wygrywali, stwarzając inną retorykę, pogodną, do przodu. Do przodu. To jest, wtedy byli na przegranej pozycji też. Też był PiS bardzo silny, miał struktury, miał wszystko, ale to, co ludzi uwiodło, to nowa wizja. Jak rozmawiałem z Donaldem Tuskiem kiedyś, powiedziałem, że trzeba mieć wizję, to on powiedział, że on się boi wizjonerów, bo on, jak słyszę, że ktoś ma wizję, to mu się to kojarzy z szaleństwem. Że politycy, którzy mają wizję, to są najbardziej niebezpieczni politycy. No rzeczywiście, ma rację, bo Kaczyński miał wizję i ją wprowadza w życie, ale ja mówię o wizji roztoczonej przed ludźmi. Alternatywną wizję. Wizję innego życia, innego świata. Wizję opartą na tym, co już dzisiaj przyniósł internet, język, którym się posługują młodzi ludzie, miejsca, w którym oni się kontaktują. To już nie jest dla mnie. Zresztą nie mam czego szukać. Robert Hojda spotkał się z młodymi dziewczynami, żeby obgadać możliwość ich udziału w Tour de Konstytucja, bo one chcą. Studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Widziałem fragmenty skutków tego spotkania. One po prostu stanęły i na kredą na tablicy wypisały, co trzeba zrobić. To myśmy o tym w ogóle nie myśleli. Okazuje się, że no to proste rzeczy są. TikTok nie jest moim miejscem buszowania. Ja tam się źle czuję. Robert Lewandowski tam się dobrze czuje, tańczy głupie tańce i jest uwielbiany. Ja nie, bo Robert Lewandowski ma 35 lat, ja mam 70. To naprawdę nie jest moja, jak to się nazywa, środowisko naturalne. Ale młodzi tam mają miliony obserwatorów. Dlaczego tam się nie uderza? I one postanowiły się tym zająć. Postanowiły się zająć social mediami. Mają pomysły na akcje społeczne, które w ogóle wykraczają natychmiast poza, cel jest ten sam, a wykraczają bardzo poza naszą, ograniczoną już percepcję, bo my wsiedliśmy do pociągu 20, 30, 50 różnie lat temu i jedziemy jakimś pociągiem, a w międzyczasie zmieniono pociągi. No. Zmieniono trasy, zmieniono stacje, same napędy, same koleje, z Pendolino i jeszcze szybsze, jest Elon Musk, lata w kosmos i tak dalej. To jest nowy ekosystem. I w tym ekosystemie na pewno nie ma PiS-u. Zrozumcie. Dlaczego ma nie być nas? Więc dlaczego my mamy się interesować zasrańcami, którzy nas szczypią, za nogawkę chwytają, którzy nami poniewierają? Możemy. Ja robię jedną rzecz. Kiedy widzę, że ktoś jest bity, poniewierany, atakowany za to, że zachował się przyzwoicie, to staję w jego obronie. Nie wdaję się dalej w mockarnie, w jakieś tam, nie wiem, pyskówki w internecie. To mnie w ogóle nie obchodzi. To jest słowo, to jest strata czasu. Co ja mam się kłócić z jakimś... Ja dlatego pobanowałem wszystkich polityków pisowskich, naprawdę, proszę mi wierzyć, dlatego że każdy z nich, który się do mnie odezwał, na przykład pani Szydło, powiedziała dwa zdania i ją kurwa won, nie ma. To wiele lat temu. Zrozumiałem, że to jest, po co mi ona w ogóle, to tak jakby przyszedł do domu ktoś i Bengala puścił. No po co mi to? Ja tego nie potrzebuję. Ja potrzebuję ku swojego domu zbudować ogrodzenie, ale też i ogród piękny uprawiać, zaprosić przyjaciół i rozbudowywać nowe sioło. No, sioło, to się powinno mówić sioło, to z rosyjskiego. Nowy właśnie ekosystem, z nowymi ludźmi, nową ideę rzucać. Chętnie wysłuchałbym nowej idei, systemu wyborczego jakiegoś nowego, nie kłócić się z PiS-em. Przecież oni będą robić wszystko, żeby nas ujebać i zrobić wszystko, zrobią wszystko, co jest tylko możliwe, żeby utrzymać się u władzy, bo jest to banda gangsterów. To są gangsterzy, działają dokładnie metodą, którą w Chicago Ania powinna dobrze znać, przynajmniej z opowieści swoich sąsiadów i innych, krążących opowieści po tym mieście. Rodzina Gambino, która była z Nowego Jorku, Al Capone i tak dalej, to jest dokładnie to samo. Podzielimy terytorium, ty zostaniesz
szefem na Pomorzu, ty zostaniesz na Małopolsce i tak dalej, rozdzielimy, to ty dostaniesz Orlen, a ty dostaniesz, powiedzmy, KGHM Mieś, będziesz miał bańkę miesięcznie, Kurski, chcesz, będziesz miał półtorej bańki, tylko weź, kurwa, wykończ tych czy tamtych. To jest ich metoda rządzenia, tam w ogóle nie chodzi o Polskę, w ogóle. I trzeba ludziom powiedzieć językiem ludzi. Nie udawać języka, który będzie skierowany dla ludzi wsi, dla ludzi wschodniej flanki. Używać języka swojego, szczerego, ale zauważyć, że inni mają inny język. I słuchać tego innego języka i zacząć go rozumieć. Ilekroć odbywam rozmowy, bo ja się przyjaźnię ze swoim synem. No w ogóle ze swoimi synami. I z moją żoną. Kochamy się, ale się i przyjaźnimy. I się rozumiemy, i się wspieramy. I jakoś pada jakieś takie zdanie, jak to się stało, że wy ze sobą tak kooperujecie fajnie? Przecież różnie jest jak w rodzinie, mamy różne zdania na wiele tematów, nie skaczemy sobie do gardła, wiemy, że po prostu musimy się wspierać, bo to jest najważniejsza rzecz. I wtedy przypominam się coś, co opowiadam, kiedy Steven Spielberg kręcił film E.T., to tam grały dzieci. Głównie grał chłopiec, ale też inne dzieci grały w tym filmie. Otóż Steven Spielberg zauważył pewną ważną rzecz, że duży człowiek, dorosły człowiek, to jest człowiek z natury rzeczy, hegemon dla małego człowieka, dla dziecka. Z natury rzeczy to jest King Kong. Jeżeli to jest ojciec, nigdy nie przestanie być demonem dla małego dziecka. Po prostu zawsze będzie miał przewagę wieku, wie więcej i tak dalej. Nawet jeśli będzie wiedział w którymś momencie mniej, ten respekt pozostaje. Może dochodzić do kłótni, zwarć. Steven Spielberg zobaczył, że mały chłopiec, który gra główną rolę w tym filmie, boi się go, jak on do niego mówi. Po prostu przerażony zerka do góry. Co mu ten Steven Spielberg każe zrobić? Więc Spielberg kucał, żeby mieć oko w oko ten sam poziom z dzieciakiem, żeby skończyć przewagę wzrostu. Sam nie jest wysoki, ale rozmawiał z dzieckiem. Kucał, siadał na ziemi. Wtedy stawali się partnerami. Nie kazał małemu wchodzić po drabince i mówić, popatrz mi w oczy, kurwa, bo ja się nie schylę. Odwrotnie, schylał się i patrzył dziecku w oczy na poziomie wzroku dziecka. Czy wiecie, do czego zmierzam? To jest rolą ludzi dorosłych mówić i rozumieć dzieci. Nie odwrotnie. Nie jest obowiązkiem dzieci rozumieć dorosłych. Nic z tych rzeczy. Dziecko nie wie tego, co wy. A wy macie jakąś wiedzę i oczywiście możecie jej użyć, ale wtedy to jest przemoc. Bo pokazujecie, widzicie, jaki głupi jesteś? Ty nie wiesz tego, co ja wiem. Jeżeli się jedzie gdzieś na wieś, do Podkarpacia, Lubelskie, to nie po to, żeby ich opierdolić i nie po to też, żeby im się przyglądać z zaciekawieniem. Tylko żeby usiąść, znaleźć metodę na to i z nimi porozmawiać i ich wciągnąć w rozmowę, żeby zaczęli szczerze mówić. Będą padały być może oszczerstwa, wysłuchać ich. I zadać pytanie, co się takiego stało, że wy w to wierzycie, że Tusk jest Niemcem? Bo przecież nie jest. Co się takiego stało, że wy mówicie, że rozkradł Polskę i sprzedał Polskę Niemcom, bo przecież nie rozkradł i nie sprzedał. Skąd wy macie te informacje? Jeżeli macie je, jesteście ich pewni, chodźcie, wsiadajcie z nami w samochód, jedziemy, złożycie zawiadomienie do prokuratury, pokażecie jakieś dowody, powiecie skąd to wiecie i się tym Tuskiem zajmą. Zacząć ich peszyć może, ale peszyć nie zawstydzać, tylko powiedzieć im, no jesteście nadal tacy pewni, bo przecież może mówicie nieprawdę, może ktoś was oszukał, celowo was oszukał, bo chce wygrać wybory i na waszym terenie garnąć kasę wielką.
Ale to można robić na różne sposoby. Najważniejsze jest, żeby rozmawiać. Nie wygłaszać przemówienia tylko i wyłącznie oraz nie atakować przeciwnika politycznego. Gdy dwie drużyny grają w piłkę nożną, Real kontra Barcelona, to można zostać kibicem jednej bądź drugiej. Tam są zadawnione spory terytorialne, narodowościowe, co tylko chcecie. Ale teoretycznie można też stworzyć jeszcze inną drużynę, Atletico Madryt, która powie, to oni są dobrzy, oczywiście, w te klocki, ale my mamy jeszcze inną drogę i lepszą drużynę. I to jest moim zdaniem droga, stworzyć nową drogę. Tę drogę wywołał w jakimś stopniu Hołownia, nie mając żadnego doświadczenia, więc to są tylko i wyłącznie mrzonki. Dzisiaj właściwie ujawnił się, nie chcąc poprzeć protestu kobiet. I to jest właśnie dla mnie koniec właściwie dyskusji. To, że poszedł, bo go żona namówiła, jak to ktoś napisał, być może to jest prawda, nawet nie wiem do końca, ale wiem, że on by zrobił referendum w sprawie aborcji. To niech zrobi referendum w sprawie Boga, czy Bóg jest, albo nie wiem, w czymkolwiek, no, czy będzie słońce jutro, cokolwiek. Chce zrobić referendum, czy kobiety mają umierać, czy też nie? On po prostu, to jest temat dla niego obcy, śliski i on w tym temacie nie ma nic do powiedzenia. Nie ma empatii. W związku z tym odpada. Ale jednak poruszył ilość ludzi i w pewnym momencie miał nawet wysokie notowanie. Nie wiem, jakie ma teraz, to mnie nie obchodzi. Pytanie jest, co zrobić, żeby ludzi, którzy chodzą po ulicach Polski, całej Polski, wściekli, zniesmaczeni, zagniewani od małych dzieci w szkole, od tych, do których jutro pojedziemy, przez studentów, przez dziewczyny, przez ekologów, przez ludzi LGBT, przez naukowców, przez lekarzy sponiewieranych do cna, teraz jeszcze dodatkowo oskarżanych. To jest moim zdaniem pytanie, dlaczego do nich, dlaczego nie próbuje się im powiedzieć, słuchajcie, to my to razem zrobimy z wami wszystko. Zadbamy o wasze losy. Oni nie dbają, my zadbamy. Nie oszukać ich. To nie o to chodzi, żeby ich, kurwa, a jest frajer do łyknięcia, to go użyjemy. Nie! To chodzi o to, żeby w sobie znaleźć to kucnięcie i kucnąć i usiąść przed ludźmi LGBT i powiedzieć, mówcie. Mówcie, niech zobaczą te łzy w oczach. Niech zobaczą te siniaki, podbite oczy. Ludzi, którzy kanałami chodzą, bo się boją, że w pierdol dostaną od jakichś skinów czy innych nazioli, dresów, tak jak Krzysztof Warchoł. Posłuchać ich. 14 dziewczyn zatrzymać chciało Marsz Niepodległości 2-3 lata temu. Dobrze mówię? 2019 lub 2017, już naprawdę nie pamiętam. Zostały zglanowane, skopane, Ziobro ich pociągnął do sądu, bo zatrzymać chciały legalny marsz. A to, że one po prostu, że zatrzymywały faszystów, to już jakby do Ziobro nie dociera, ale to jest dla mnie oczywiste, bo on ich hołubi. To jest jego przyboczne ramię prawdopodobnie. I tych 14 dziewczyn nigdy nikt nie zaprosił na rozmowę, żeby powiedziały, co z nimi jest, co nimi powoduje, jakiej potrzebują pomocy. Bo przecież one stanęły w obronie Polski. Ale politycy mówią, to oszołomki. No i co, kurwa, z tym zrobić? Dobra, moi drodzy, nawijam dosyć długo, a teraz spójrzmy czy w sumie wiecie, o co chodzi. No zobaczycie w poniedziałek mój felieton, to zrozumiecie, bo tam jest w pewnym sensie apel do Tuska. Ja mało tego, ja opisuję o tym, że młodzi ludzie do mnie przyszli i powiedzieli mi o tym, że chcą emigrować z Polski, że nie chcą tu rodzić dzieci. To wszystko dzisiaj usłyszałem w telewizji, ale ja to pisałem 2 dni temu, 3 dni temu. No ale to widocznie po prostu ja trafiłem na reprezentantów pewnego nurtu, który już się w tej chwili ukształtował, nurtu niechęci do życia w Polsce. Haniebnego nurtu. Jeśli ludzie nie chcą tu żyć, bo się duszą, to już jest kurwa koszmar. To się robi właśnie zalatuje Białorusią, Koreą dopiero od tego momentu. Bo z prawami można walczyć, ale z zatrutą atmosferą jest strasznie trudno. To jest jak z tym gazem i perytem w czasie wojny, który się puszcza i ludzie nie wiedzą skąd i nie mają czym oddychać. Tak się załatwia przeciwnika. Dobra. Teraz, czyli w poniedziałek to przeczytacie, od razu mówię, jutro jedziemy z samego rana, gdzieś koło
Koło 6 chyba wyruszamy do Dobczyc, czyli do tego miasteczka, w którym właśnie nauczycielki przyprowadziły uczniów klasy 4 i 7, chyba, szkoły podstawowej. I ci uczniowie, mnie tam nie było, ci uczniowie zadawali niezwykle mądre pytania i dostawali dorosłe, mądre odpowiedzi, mówione nie mądralińskim językiem, nie wiem jak przemawia w sądzie ktoś zawiłościami, tylko po prostu po ludzku. Nie wiem, pada pytanie, czy muszę iść do wojska, jak będę duży, i dowiaduje się, co jest w konstytucji. Więc ci młodzi ludzie dostali wtedy odpowiedzi i za to Czarnek wściekł się i powiedział, że to było obrzydliwe spotkanie, czyli dla niego to była w sumie, nie wiem, jak pornografia. On by wolał, żeby te dzieci były ciemne, nie z karnacji skóry, broń Boże, dla niego to by było to, że był Jezus ciemny, jak on by to zniósł, ale to, że te dzieci powinny być w ciemnogrodzie, te tępe, rozumiecie, bez wyobraźni. Konstytucja powinna być ociosana do tylko reguł posłuszeństwa wobec pisowskiej władzy. Ponieważ pozawieszali, jak już mówiłem, nauczycieli, poszykanowali, pokrzyczeli, jedziemy tam, żeby z tymi ludźmi się spotkać i opowiedzieć. Jedziemy w dosyć silnym składzie, muszę wam powiedzieć. Jadą prawnicy. Nie, nie możemy mówić na marszałka Terleckiego kretyn. Jeśli cię to fascynuje, to sobie mów do niego kretyn. Mnie on w ogóle nie obchodzi. Cały czas mówię, no, jesteś przypięty bungee do pisowskiego płotu i nie możesz odejść. Będziesz mówił, co ten zrobił, co tamten. To jest, ja to widzę, to jest plaga, to jest największa deformacja i największy sukces PiSu, że ludzie nie mogą przestać myśleć o PiSie. Że wszystko odnoszą do szykan, do konkretów i tak dalej. Nie bunt, który miał miejsce dzisiaj, był fajnym buntem, kreatywnym, podobnie jak jeden z poprzednich buntów, gdzie były te fantastyczne kartonowe hasła gdzieś tam, i tak wam urodzę lewaka, cudowne zupełnie, ale dzisiaj na przykład w pewnym momencie ktoś zaczął krzyczeć jebać PiS i mi się to nie spodobało, bo to się okazało, że ten bunt, owszem, on jest skierowany przeciwko PiSowi, bo PiS jest winien tej sytuacji, PiS jest winien tej śmierci. To w ogóle tu każdy, kto ma ociupinkę rozumu, dwa zwoje, wie o tym, kto wywołał sytuację, w której lekarz boi się ratować życie matki. No przecież nie Hipokrates w swojej przysiędze, bo ten kazał odwrotnie, tylko hipokryta w swojej przysiędze, którą zawarł w Konstytucji, hipokrytka Przyłębska i hipokryci, którzy posłużyli się Gottkiem i tam, nie wiem, paroma posłami, żeby na lewo załatwić jakąś interpretację rzekomą prawa. Więc w związku z tym nie zajmujmy się tym, tylko wykreowanym nowej sytuacji. Zamiast zajmować się Terleckim i nazywać go kretynem, powiedz mi, kto powinien w twoim środowisku stworzyć grupę dyskusyjną, żebyście się spotkali i założyli nową organizację młodzieżową, czy jaką, nie wiem ile masz lat, która się uda do Donalda Tuska albo do Hołowni Szymona, do kogokolwiek z petycją, chodź z nami. Zrób to, o co nam chodzi. W naszym mieście to jest źle. To chcemy poprawić. Uważamy, że w szkole, ja takie rzeczy rzucam od lat, w szkole nie powinno być religii, tylko religioznawstwo. No, co mam powiedzieć na ten temat? Jak ja wam powiedział, dlaczego ja szkołę rzuciłem, to właśnie to jest splot tego typu zjawisk, z którymi sobie nie umiałem poradzić, bo wiedziałem, że one są do niczego mi niepotrzebne, choć oczywiście ogólną wiedzę dawały jakąś. Ale kiedy ja chciałem się uczyć, nie wiem, o literaturze amerykańskiej, to nie, proszę pana, nie będzie się, znaczy gnoju, nie będziesz się uczył takich rzeczy. O muzyce nie będziesz się uczył takich rzeczy. O malarstwie daj spokój. Matejko masz w języku polskim, jest pokazany Hołd Pruski. To jest wszystko, co się powinno interesować. Kiedy ktoś wybiega swoją wyobraźnią dalej, nie ma się do kogo zwrócić. Są ludzie z wyobraźnią, więc uderz się do ludzi z wyobraźnią, nie do Terleckiego, który jest po prostu, kurwa, nieprzytomny, no... Jest stratą czasu. Więc jedziemy do tych Dobczyc, właśnie między innymi poszerzyć być może punkt widzenia, dodać tym ludziom otuchy, żeby się nie poddawali. Jedzie z nami Marcin Jaroszewski, wspaniały dyrektor Liceum Śniadeckiego w Warszawie, który nie pęka. Właśnie z tym Czarnkiem toczy wojnę naprawdę, no, jak Bruce Lee. Nie poddaje się, jest fantastyczny. Niech on powie, jak to robi. Że nie pęka, jak się z kuratorami dogaduje, no co się tam dzieje dobrego u niego?
Eryk Zagórski, przykro mi bardzo, ja wiem, o widzisz, sprawa niepełnosprawnych to jest kolejna rzecz. Oni byli w Sejmie, pod Sejmem stała pani Wanda Traczyk-Stawska, nie wpuszczono jej do Sejmu, dwóch posłów, jak zwykle tradycyjnie Bogdan Klich, nie pamiętam, na pewno Michał Szczerba, może jeszcze ktoś próbowało ją wprowadzić, nie udało się jej wprowadzić, koniec. Czy wtedy na wokandzie sejmowej wyszedł jakikolwiek poseł i powiedział, że jest przeciwny haniebnemu traktowaniu niepełnosprawnych, albo czy partia utworzyła jakiś wielki dym, wywołała, powiedziała, że od tej pory sprawa niepełnosprawnych staje się naszym priorytetem. Uwaga, będziemy walczyli o szersze chodniki, o niższe, czy tam podjazdy pod krawężniki, czy niższe krawężniki, bo jak zjedzie wózkiem z chodnika, to już na niego nie wjedzie i musi asfaltem jechać wśród samochodu 500 metrów, żeby wrócić na chodnik. Dajcie spokój, te miliony rzeczy, już nie tylko poręcze, windy i tak dalej dla ludzi niepełnosprawnych. Przecież niepełnosprawność jest co niemiara. Są osoby, rozmawiałem z Tadkiem Woźniakiem, ten nie wiem, wideokast, chyba tak to trzeba by nazwać, jest gdzieś w internecie. Tadeusz ma syna z ograniczoną sprawnością umysłową, ale z pełnego wyobraźni, fantastycznego, cudownego człowieka. Ktoś inny nie widzi, ktoś nie słyszy, pokazuje na migi, ludzie się z niego śmieją. Przed nami jest ogrom roboty. Czy ktoś kiedyś o tym mówił? Poza, wiecie, o tym mówią politycy, którzy trochę działają jak ekspedientki czy ekspedienci w sklepach, którzy wczoraj sprzedawali buty, a jutro będą sprzedawali telewizory, a pojutrze pączki, bo jest tłusty czwartek. Powinni mówić ludzie, którzy są tym naprawdę przejęci, nie wynajęci. O, jest problem, załatwimy PiS, bo można mu dziabnąć z czuba, z grzywki, przyjebać i będzie go bolało. Nie, są sprawy do załatwienia. A oni zostali ci niepełnosprawni, oczywiście wydymani, zostali sami i nikt z nimi nie nawija. Nie bardzo wiem. Ja tu widzę jedno, tam widzę drugie. No zobaczymy, może coś się dowiem jeszcze od was. No dobra, to teraz jest czas na pytania. O, Janusz Libiński, 8 sierpnia 27 złożył pan autograf na mojej konstytucji otrzymanej od Andrzeja Rodzenka. Staram się pana oglądać, jest to dla mnie miód na uszy. To, dziękuję bardzo. Ja nie jestem politykiem, więc jestem takim trochę, wiesz, piorunochronem. To nie wiem, czy to jest dobrze. Cześć, Janusz Nagiecki, teraz widzę dopiero na komórce. Przepraszam was bardzo. No, jak ktoś pisze Czarnek chuj, co pisze, no. Kogo skarcić za hołdysa, Anna Zabłocka pyta. Wiesz, ja ci powiem, co zrobili. Klub medyków zamknęli w Warszawie przeze mnie, bo stanąłem w obronie kabaretu Salon Niezależny, genialnego kabaretu, mega opozycyjnego, inteligentnego jak diabli. Nie wiem, czy to nie jest ta sotnia, co wariackie kabarety w tej chwili, gdzie słowo kurwa jest właściwie śmieszne. I na pewno nie jest to też ta estetyka jak kabaret starszych panów. Pewnym nonsensem, jak jechali ludzie z kabaretu Salon Niezależny, jakie mieli pomysły, do dziś ich pomysły są używane przez setki kabareciarzy w Polsce. Niestety podpadli komunie, bo po prostu nie dawali jej żyć. Jak stanąłem, wyrzucono ich z klubu medyków, bo tam była ich siedziba. Jak ich wyrzucono, stanąłem w ich obronie w tak brawurowy sposób, że skierowano do, no po prostu do budynek do remontu na 10 lat. Daję słowo. Nie wiedziałem, że mam taką moc, ale to była jedyna rzecz, żeby się pozbyć wrzodu, jak oni twierdzili. Z tego, ja nawet do dziś znam nazwiska ludzi, którzy podjęli tę decyzję. To są wybitni lekarze. Aczkolwiek wybitniejsi lekarze byli moimi przyjaciółmi i opiekunami w tym klubie medyków, bo klub medyków to był klub lekarzy, robiony przez lekarzy, zarządzany przez lekarzy, a działali tam malarze, muzycy, zespół Klan, zespół Grupa X, zespół System, zespół Zen, Wojtek Waglewski, ja, grupa RH Minus, teatry fantastyczne, z których potem wyrosł Marek Grzesiński, który został potem dyrektorem Opery Narodowej. To wszystko wyszło z tego klubu, bo oni wpuszczali świeżą krew
z różnych dziedzin, byli bardzo mądrzy, ale byli też ci, którzy robili tam karierę polityczną w radach uczelnianych gdzieś tam i tak dalej. No i oni właśnie podjęli takie decyzje i wtedy napisałem mu, o kim milczeć, o kim pisać, kogo skarczyć za hołdysa, czyli klub po prostu. Dobra, to jeżeli mi napiszecie teraz, co chcecie usłyszeć, jakieś pytania, ja nie wiem, kurwa, gdzie jest góra, gdzie dół tego. Jedna minuta, Darek Eksanow, mój friend z dawnych czasów, medyka. Mam nadzieję, napiszcie coś na tym komunikatorze, bo naprawdę nie wiem, co powinienem, gdzie powinienem zerkać. Nie wiem, gdzie jest początek tej całej litanii. Ja myślę, ktoś tu napisał, że takim człowiekiem na miarę Polski jest Hołownia i tam chyba się wytoczył jakiś spór. Ja wam coś na ten temat powiem. To głosujcie na Hołownię. No i to jest wszystko. Wyznawcy Hołowni powinni głosować na Hołownię. Ja ich widzę, bo oni do mnie przychodzą. Widzę, jak się zachowują. Trochę to jest niepokojące. Będę szczery. Naprawdę. To jest mocno niepokojące, bo to trochę... Jak się zapyta o coś, a co on takiego zrobił, to natychmiast dostają furii. To jest... O, Marek Przybyłek, jest koniec. Dobrze, to już widzę, gdzie jesteś. Marek, dziękuję ci bardzo za... Tu jest koniec czatu. A czy ktoś napisze, tu jest koniec internetu, to już będzie całkiem pięknie. No to dobra. Jeżeli mi ktoś napisze jakieś pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć, to jeszcze spróbujemy to zrobić. Bo teraz widzę, gdzie jest rolka papieru, gdzie ma swój początek. Jak widzicie, za mną pomarańczowa koszula więźnia z Alcatraz. Jestem gotowy w razie czego. Regina Kozakiewicz. Widzę, że działasz tu chyba, jak rozumiem, na rzecz Hołowni, tak? Że on jest społecznikiem. To połóż na jednej roli jego i na drugiej szalce Jurka Owsiaka. I na trzeciej Jankę Ochojską. I odpowiedz, co ci z tego porównania wychodzi. Bo w tej chwili Jurek Owsiak jest i stawia miasteczko pomocowe w Michałowie. To jest konkret i mówi po prostu rzeczy, które, pod którymi się podpisuje obiema rękami. Aha, widzę, że kłótnia o Hołownię. Czy ja mogę prosić, żebyście przestali? Bo widzę, że coś was gryzie. Przychodzą do mnie ludzie, którzy są zwolennikami Hołowni, z którymi nie mam nic wspólnego. Raz tylko o nim napisałem coś, co mu się nie spodobało, bo przyszli do mnie po prostu z inwazją wielką. Po jednym zdaniu krytyki wpadli do mojego, na mój... Powiedziałem, że zachowują się jak szarańcza i się wściekli, a zachowują się jak szarańcza. I właśnie w tej chwili widzę, że to ma miejsce. Cześć Aniu, fruń. Więc proszę nie pisać mi o Hołowni. Naprawdę, bo zacznę was usuwać, bo to nie jest czat Hołowni i on ma swoje przemowy codziennie rano i dawać tam do niego w ogóle tak, zajebiście, wiesz, i tak dalej. To jest pytanie dosyć mądre. Co pan sądzi o rozwoju innowacyjnych wynalazków firm, startupów, niezależnych naukowców? Czy mają szansę rozwinąć swoje projekty w Polsce, czy zwrócić się o wsparcie za granicę? Polska, jak ja żyję lat, jak już mówię, 70, 50 z tego jako dorosły człowiek, 50 parę, zauważyłem, że niestety Polska ma nisko sufit. Że jest bardzo ciężko przeskoczyć pewne bariery i to są różne przyczyny.
Jedną z przyczyn jest to, że właśnie my jesteśmy krajem trochę jednak zastygłym, zaskorupiałym, takim zapyziałym. Jak ktoś kiedyś rzucałem pomysły, które podejrzałem w USA i przyjeżdżałem do Polski i mówiłem, że one powinny być tak czy inaczej wprowadzone, albo przynajmniej ludzie powinni się z tym zderzyć. Kurwa, jakie wielkie oczy. Po cholerę, co ty? Cała Ameryka na tym działa. Ja wam powiem taki przypadek. Jak chcecie, to wam coś powiem. Jeszcze raz ktoś napisze słowo Hołownia i pożegna się z moim czatem. Żebyście wiedzieli, od razu uprzedzam. Daję wam 5 sekund na dotarcie tej wiadomości do was. Nazwisko Hołownia dyskwalifikuje was z udziału w moim tym tutejszym spotkaniu. Otóż, jak się jedzie amerykańskim highwayem, autostradą amerykańską, to ja pamiętam, że tak, miałem jechać gdzieś tam z Chicago do San Francisco, czy do Los Angeles samochodem, albo z Nowego Jorku. W każdym razie gdzieś tam musiałem buszować po Ameryce, przez Arizonę, coś takiego. I jak zapytałem kogoś, jak jechać, to jeszcze jest czas bez GPS-ów. Jak jechać, to mi kolega powiedział tak. Jedź highwayem 1.9, potem skręć w 4.9.3, na wschód i na wschodzie skręć exitem 47 i potem exitem 12. O co chodziło? Jak jedziesz autostradą amerykańską, highwayem, czy parkwayem, czy wszystko jedno czym, expressway'em, to każda odnoga od autostrady ma kolejny numer. Exit, czyli wyjście. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, 90, 165. Jak jedziesz, to nie musisz patrzeć na mapę, że masz skręcić na Częstochowę, tylko skręć exitem 52, powiedzmy. I jedziesz i po kolei mówisz, aha, jest teraz 43, 44, to za chwilę będę skręcał. A nie obcokrajowiec w ogóle nie zna polskich nazw, one są na tablicach umieszczane, Zgorzele, Częstochowa, jakaś Psiawulka, cokolwiek, nie umie się porównać. Dlaczego nie ponumerujecie zjazdów z autostrady? Że to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty? Tak mają ulice w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Przecież te słynne 51, 42, 13 ulica, to są po kolei przecznice, ponumerowane. To jest proste jak oś współrzędnych. Jedź na 42 ulicę, a jesteś na trzeciej. No to wiesz, że masz jeszcze 39 ulic do przejścia. To jest takie proste. Jak o tym powiedziałem, nie, wiesz, tu 6 razy będą zmieniane nazwy generała Pileckiego, Księdza Popiełuszki, wcześniej Stołeczna tam, potem jeszcze jakaś Krochmalna i tak dalej, i tak dalej. No tak to wygląda, więc ludzie, Polacy są odporni na innowacje. I te innowacje najczęściej wtedy eksplodują na świecie. To znaczy ktoś wymyśla grę komputerową, jest zdolny grafik i tak dalej, zaczyna się PC, coś tam, zresztą ta firma, która zrobiła Wiedźmina, to jest firma, która zaczynała od sprzedaży gazetki odbijanej na ksero w klubie Stodoła na giełdzie komputerowej, no i widzicie, są mega milionerami, ale w Polsce by tego nie zrobili, to jest zresztą średni rynek na niektóre startupy. To jest trudna rzecz. Władza wtedy cię polubi i da ci granty, jeśli jesteś jej. Jeśli zrobisz coś, to jej będzie służyć. Jak zobaczą, że masz w zarządzie człowieka, który kiedyś był z Platformy, to ci nie da ani grosza. Więc tak to wygląda. Ja bym się nie dziwił, kiedy młodzi ludzie szukali wsparcia za granicą, w ośrodkach, które się tym zajmują. Są w Polsce firmy, z tego co wiem, startupami zajmuje się młody Łukasz Weichert, czyli syn pana Weicherta, który zakładał TVN, zajmuje się startupami chyba Sebastian Kulczyk, czyli bogaci, bardzo prężni ludzie. I są jakieś firmy, które mają majątek, ale one myślą dwojako, czyli czy startup zadziała w Polsce i przyniesie zyski oraz czy w razie czego warto go opylić za granicą. Startupy to jest kopalnia złota. Ja kiedyś myślałem, że się skończy możliwość bogacenia gwałtownego, no bo jeżeli wszystkie gałęzie przemysłu wygasną, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że powstanie komputeryzacji i skutkiem tego dalej internetu
jest w stanie stworzyć po prostu Eldorado. Eldorado, światowe Eldorado, więc jeżeli ktoś ma pomysł, niech korzysta z tego, ale moim zdaniem będzie się to kończyło szmychaniem po prostu. My jesteśmy, jak mówię, narodem, który nie lubi nowości. No tak jak się borykają ludzie z zaakceptowaniem LGBT. I jeszcze na dodatek pojawi się Kaczyński, który powie, że startupy wykolejają młodych ludzi i należy je ograniczyć, a Czarnek powie, że jak się dowie, że jakiś startup znalazł się w rękach młodych ludzi, to ich wyrzuci ze szkoły. I będziecie wiedzieli, co to jest. To się w Ameryce nie może zdarzyć. Nadal o tym Hołowni piszecie? Wiecie, że psujecie mi chęć rozmawiania na żywo? Dociera to do was? Bo jest to rodzaj chamstwa. Przyjść do kogoś do domu i pierdolić mu, kurwa, o swoich dyrdymałach, jakichś fobiach. A nie o tym, o czym jest ta rozmowa. Tak robicie w życiu, że idziecie do przyjaciółki i obgadujecie z jej mężem, kurwa, trzecią osobę gdzieś tam i mówiąc, że gospodyni ma chujowy obiad na stole? To robicie? Koszmarne to jest. I wy pytacie mnie, czy postęp jest w Polsce możliwy. 100 razy w miesiącu proszę, żeby nie wrzucać gifów, memów i innych rzeczy. Wrzucają bezustannie. Wyrzucam, banuję ludzi. Nie działa. Teraz proszę, żeby nie pisać o Hołowni. Ni chuja nikogo to nie obchodzi. Wy w ogóle mnie słuchacie tutaj? To jest czereśniactwo. Naprawdę. Zdrowe czereśniactwo. I to jest właśnie najlepszy dowód na to, że z ludźmi Hołowni trzeba bardzo ostrożnie postępować i nie zadawać się z nimi. Skoro oni są tacy, że nie słuchają próśb, nie słuchają ludzi innych, wchodzą w gości, kurwa, z chamskimi buciorami i twierdzą, że tak powinno być i to jest zbawienie narodu. Niczym się nie różnicie w tym względzie od Kaczyńskiego. Niczym. Elien Ela Fil, klnę, czyli mówię językiem swoim. Nie podoba się, do widzenia. No dobra, to dojechaliśmy do końca. Rozmowa się wyczerpała. Ludzie Hołowni zabili rozmowę, może tak to nazwijmy. Jest chyba taka funkcja, że można słowo zablokować. I jak to słowo Hołownia się pojawi, to po prostu osoba się nie przedrze. I tak będzie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo. Jest 23:32, czyli jesteśmy gdzieś w okolicy godziny naszej nawiki. Tym, którzy słuchali i którym ta rozmowa coś dała, bardzo dziękuję. Tym, którzy psuli mi tutaj spotkanie, powiem, że im nie dziękuję, jest mi bardzo przykro i proszę, żeby więcej nie przychodzili. 23:32, tak, jestem na żywo, Darek. Bo po prostu chyba, że waszym celem jest zniechęcanie. No jeżeli przychodzicie jako zniechęcacze, czyli trolle, no to gratuluję Hołowni tym bardziej. Na tym będę kończył. Mam tu czerwony przycisk, który mi mówi zakończ transmisję wideo na żywo. Więc to by było na tyle. Zobaczę, czy to zostawię do oglądania, czy nie. Bo do pewnego momentu było to konstruktywne, w którymś momencie było po prostu no, dewastowaniem czata. Dewastowaniem. Także okej. Okay. Salutare, moi drodzy. Śpijcie dobrze i do zobaczenia przy jakiejś okazji, jak uznam, że jest sens, na razie trochę zachwialiście, mówię ci, którzy są od Hołowni, zachwiali moją chęcią
kontaktu tego rodzaju, ale mam nadzieję, że mnie nie pozbawili go całkiem. Jej całkiem, tej. Salutare, moi drodzy. Trzymajcie się mocno i dobrej nocy życzę.